25 listopada 1941 roku na Morzu Śródziemnym, nieopodal północno-zachodnich wybrzeży Egiptu, szlak morski przemierzała silna grupa brytyjskich okrętów wojennych, której głównym celem miał być atak na włoskie konwoje płynące do Afryki Północnej. W skład tej grupy wchodziły 3 stare pancerniki, za których bezpieczeństwo odpowiadała eskorta w postaci aż 8 niszczycieli. Wydawało się, że pancerniki są bezpieczne, a na atak na któryś z nich mógłby zdecydować się tylko ktoś, którego odwaga graniczyła z szaleństwem. Jednak dotychczasowy przebieg bitew morskich podczas II wojny światowej udowodnił, że w niemieckiej Kriegsmarine nie brakowało odważnych dowódców U-botów. A tego dnia załoga pancernika HMS Barham miała się przekonać o tym osobiście. Brytyjski pancernik HMS Barham był w 1941 roku już dość przestarzałym okrętem Royal Navy, należącym do pancerników typu Queen Elizabeth. Okręt ten został zbudowany w stoczni John Brown and Company w Clydebank w północno-zachodniej Szkocji. Zwodowano go tuż po wybuchu I wojny światowej w roku 1914, a w rok później został przyjęty do służby. Koszt jego budowy wynosił niespełna 2,5 miliona ówczesnych funtów, co wówczas było olbrzymim wydatkiem zbrojeniowym. Barham oznaczał się dość dużą wypornością pełną, w granicach 33 tysięcy ton, a jego uzbrojenie główne składało się z 8 dział, kaliber 381 mm, ulokowanych w 4 wieżach. Do końca I wojny światowej okręt ten zdążył wziąć udział m.in. w Bitwie Jutlandzkiej, w której wyróżnił się na tle innych brytyjskich jednostek wojennych. Sam też otrzymał liczne trafienia i w związku z tym po zakończeniu bitwy został on skierowany na remont. Po jego zakończeniu w lipcu 1916 roku Barham powrócił do służby i przez okres kolejnych ponad 2 lat, aż do zakończenia I wojny światowej, pancernik ten uczestniczył jeszcze w wielu akcjach brytyjskiej floty, jednak już bez kontaktu z nieprzyjacielem. W okresie dwudziestolecia międzywojennego światowy rozwój okrętów wojennych sprawił, że Barham zaczął stawać się jednostką przestarzałą technologicznie. W związku z tym brytyjska admiralicja zadecydowała o jego modernizacji. Pancernik przeszedł znaczną przebudowę, aby móc sprostać wymogom nowoczesnego pola bitwy. Zmieniono wówczas nawet jego wygląd, zastępując dotychczas 2 kominy jednym szerokim, jak również dodano katapultę dla samolotu, bomble przeciwtorpedowe, uzbrojenie przeciwlotnicze oraz opancerzenie poziome. Tak doposażony okręt wojenny w momencie wybuchu II wojny światowej wciąż mógł być uznawany za wartościową jednostkę bojową. Od samego początku II wojny światowej okręt ten operował głównie na Atlantyku. Pod koniec grudnia 1939 roku Barham wraz z krążownikiem liniowym Repulse i
kilkoma niszczycielami został zaangażowany w patrolowanie obszaru Atlantyku nieopodal północno-zachodnich wybrzeży Szkocji. To właśnie wówczas doszło do pierwszego incydentu w tej wojnie, który obecnie nie doprowadził do zatonięcia pancernika. Wieczorem, dnia 28 grudnia, wysoko wystające ponad taflem wodną nadbudówki brytyjskich okrętów zostały dostrzeżone w okularze peryskopu znajdującego się w tym sektorze niemieckiego U-bota, jakim był U-30, dowodzony przez asa U-botwaffe, Fritza Juliusa Lempa. Lemp, po rozpoznaniu celów, nakazał zbliżenie w zanurzeniu i przygotowanie do odpalenia czterech dziobowych torped elektrycznych. Dowódca U-30 liczył, że za jednym razem uda mu się zatopić dwie duże wrogie jednostki, jakimi były Barhan i Repulse. Lemp wydał rozkaz do wystrzelenia torped, a chwilę później na pokładzie U-30 dało się usłyszeć przytłumioną eksplozję. Jedna z wystrzelonych torped trafiła w lewą burtę pancernika Barhan, powodując na nim bardzo poważne uszkodzenia. Eksplozja zabiła czterech członków załogi, a jej detonacja miała miejsce w bliskiej odległości od okrętowych składów amunicyjnych. Jednak tym razem okręt nie eksplodował. Pomimo przechyłu o 7 stopni, ostatecznie udało się go uratować i pod osłoną niszczycieli został on odesłany na kilkumiesięczną naprawę do portu w Liverpoolu. Z kolei U-30 zdołał bezpiecznie oddalić się z miejsca ataku. Po zakończonych pracach remontowych, na wiosnę 1940 roku, pancernik Barham był znów w pełni sprawny i gotowy do działań wojennych. We wrześniu tego samego roku został on zaangażowany do udziału w operacji Menis, nieudanej próby zdobycia przez aliantów portu w Dakarze, będącego pod kontrolą francuskiego rządu Vichy, a niedługo potem został on skierowany do brytyjskiej floty śródziemnomorskiej, w składzie której brał udział w bitwie u przylądka Matapan oraz obronie Krety w 1941 roku. W związku z przeniesieniem na Morze Śródziemne, nowym miejscem stacjonowania Barhama był port wojenny w egipskiej Aleksandrii. To właśnie stąd okręt ten w eskorcie innych jednostek w listopadzie 1941 roku brał udział w wypadach brytyjskiej floty ku wybrzeżom włoskiej Libii. Podczas jednej z takich misji Barham wraz z dwoma innymi pancernikami, jakimi były Queen Elizabeth i Valiant, oraz ośmioma niszczycielami dnia 24 listopada 1941 roku opuścił port w Aleksandrii i wyruszył w morze celem niszczenia włoskich konwojów. Zespół ten już następnego dnia znajdował się niedaleko wybrzeża Libii i początkowo nic nie wskazywało na zbliżające się niebezpieczeństwo. Z pokładu Barhama dało się jedynie zauważyć wrogi samolot, który przez dłuższy czas z bezpiecznej odległości przyglądał się grupie brytyjskich okrętów przeprowadzających późnym popołudniem manewry morskie. Jednak nikt wówczas na ich pokładach nie przypuszczał, że ich rejs już od pewnego czasu obserwowany był jeszcze przez kogoś innego. Przez załogę znajdującego się w pobliżu niemieckiego U-bota. U-botem był U-331, dowodzony przez 28-letniego porucznika marynarki Hansa Dietricha von Tissenhausena, który swe doświadczenie wojenne nabierał pod okiem króla tonarzu, Otto Kretschmera. Tissenhausen na świat przyszedł 22 lutego 1913 roku w rodzinie niemieckich szlachciców zamieszkałych w nadbałtyckiej Rydze, będącej wówczas częścią carskiej Rosji. Do niemieckiej marynarki wojennej wstąpił już w roku 1934. I w okresie międzywojennym służył m.in. na krążowniku Norymberg. Po wybuchu II wojny światowej został przydzielony do służby na okrętach podwodnych i po gruntownym przeszkoleniu już 31 marca 1941 roku został on dowódcą U-331, U-bota typu 7C, na którym początkowo brał udział w bezowocnych patrolach na Atlantyku. Na przełomie września i października 1941 roku jego okręt przepłynął cieśninę gibraltarską i znalazł się w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Jednak do drugiej połowy listopada nie osiągnął tu żadnych znaczących sukcesów. Pod koniec tego miesiąca Tissenhausen otrzymał od swojego dowództwa zadanie przewiezienia na pokładzie swojego U-bota grupy niemieckich komandosów do wybrzeży Libii, aby mogli oni wysadzić w powietrze brytyjski pociąg wojskowy, a po wykonaniu misji lądowej mieli oni powrócić na pokład U-331.
komandosi weszli na pokład U-Bota w porcie w Salaminie i rozpoczęli swoją misję. Jednak ostatecznie zadanie im postawione nie powiodło się, a niemieccy komandosi trafili do brytyjskiej niewoli. W tej sytuacji, oczekując ich powrotu u wybrzeży Libii, Tissenhausen zdecydował się na powrót do bazy w Salaminie. Niedługo potem, podczas rejsu powrotnego, dnia 25 listopada, operatorzy hydrofonu zameldowali dowódcy U-331 o wykryciu w pobliżu odgłosu dużych jednostek nawodnych. Informacja ta zelektryzowała Tissenhausena, który natychmiast nakazał wynurzyć swojego U-Bota na głębokość peryskopową. Po paru chwilach, po wypuszczeniu peryskopu, widok, jaki ujrzał Tissenhausen, zaparł dech w jego piersiach. W okularze swojego peryskopu dojrzał on na powierzchni morskiej grupę kilkunastu brytyjskich okrętów wojennych na czele z trzema potężnymi pancernikami, jakimi były Queen Elizabeth, Valiant i Barham. Tissenhausen, po krótkim rekonesansie, zdecydował się na podjęcie próby ataku. Dotychczas niezauważony przez żaden z brytyjskich niszczycieli, zdołał zbliżyć swojego U-Bota na odległość zaledwie około 700 metrów od znajdujących się w tej grupie pancerników, wyczekując idealnego momentu do wystrzelenia torped. Tissenhausen dobrze zdawał sobie sprawę z silnej osłony brytyjskich jednostek liniowych, składającej się aż z 8 niszczycieli. Wiedział, że będzie miał tylko jedną szansę przeprowadzenia skutecznego ataku torpedowego na któryś z trzech pancerników. Taka szansa nastała w momencie, gdy wrogie okręty liniowe, płynąc stosunkowo wolno w granicach około 17 węzłów, dokonywały jednocześnie zmiany kursu. Początkowo Tissenhausen zamierzał storpedować pancernik Queen Elizabeth, jednak nagły zwrot tego pancernika sprawił, że dowódca U-331 skorygował swe zamiary na inny, lepiej ustawiony pancernik, jakim był Barham. W tym momencie jedna z najczarniejszych chwil Royal Navy w całej jej historii zaczynała się właśnie wypełniać. Dotychczas niezauważony przez Brytyjczyków U-331 znajdował się tak blisko pancernika Barham, że jego sylwetka wypełniała cały okular peryskopu i przez to nie można było go dokładnie zidentyfikować. Tissenhausen mógł być jednak pewien, że nie ma mowy o ewentualnym nietrafieniu w cel. Pewny więc swego nakazał wystrzelenie wszystkich czterech torped z wyrzutni dziobowej okrętów Barhama. Torpedy opuściły kadłub U-331 i chwilę potem zostały one dostrzeżone przez obserwatorów na Barhamie. Jednak ze względu na małą odległość do celu, na brytyjskim okręcie nie było już szans na manewr wymijający, aby uniknąć zmierzających ku niemu ładunków wybuchowych. Chwilę potem, o godzinie 16:25, okrętem wstrząsnęły trzy tyleż nagłe, co potężne eksplozje. Wszystkie trzy torpedy, które dosięgły Barhama, uderzyły w bliskiej odległości obok siebie w lewą burtę, pomiędzy kominem a rufą. W wyniku tego okręt bardzo szybko zaczął nabierać wody, a wraz z tym zaczął następować jego silny przechył, który już po kilku minutach od trafienia doprowadził do przewrócenia się na bok jednostki. Na pancerniku wszystko w tym czasie rozgrywało się w tempie niemal błyskawicznym. Jego załoga rozpoczęła walkę o przeżycie i wraz z przechyłem okrętu na lewy bok przystąpiła do jego opuszczania po odsłoniętej prawej stronie kadłuba, ześlizgując się po nim do wody. Całość zdarzenia była filmowana przez kamerzystę, znajdującego się wówczas na płynącym w pobliżu pancerniku Valiant. Nagle, zupełnie niespodziewanie, na Barhamie nastąpiła potężna eksplozja magazynów amunicyjnych wieży rufowej, która dosłownie rozsadziła w powietrze większą część okrętu, a jego pozostałości w ułamku następnej chwili pogrążyły się w odmętach morskich. W wyniku tego śmierć poniosło łącznie 2/3 członków załogi pancernika. Wraz ze zmarłymi w wyniku odniesionych ran utracono 862 marynarzy, w tym dowódcę okrętu komandora Geoffrey'a Cooka. Będące wówczas w pobliżu niszczyciele rozpoczęły błyskawiczną akcję ratunkową, dzięki której udało się podjąć z wody 495 marynarzy, z czego 27 oficerów. Pośród ocalałych Brytyjczyków, jeden z nich, jakim był Ken Gibson, tak wspominał moment zatonięcia okrętu. Kiedy uderzyła pierwsza torpeda, byłem na okrętowej stołówce. Była pora na herbatę, a wokół stołów siedziała spora liczba osób. Zastanawialiśmy się, co to może być za uderzenie. Każdy wówczas zamarł ze strachu. Pełni obaw, wszyscy w pośpiechu wyszli ze stołówki, skierowali się do przedniego wyjścia i zaczęli wychodzić przez jednoosobowy właz.
W szybkim czasie wyjście ze stołówki stało się bardzo zatłoczone. Czekając na swoją kolej, poczułem, że statek zaczyna się przechylać na lewo. Biorąc pod uwagę liczbę mężczyzn przede mną, postanowiłem spróbować innej drogi wyjścia. Poszedłem więc na rufę do otwartych wodoszczelnych drzwi, które prowadziły do wyjścia na pokład okrętu tuż za wieżą B. Gdy próbowałem wydostać się na zewnątrz przez górne drzwi, okręt miał już około 30 stopni przechyłu. Jak przez mgłę pamiętam czołganie się, skakanie i próby utrzymania równowagi, zanim w końcu wpadłem do wody nieopodal wieży B. Na jej powierzchni wszystko było czarne jak smoła. Statek eksplodował, kiedy byłem zanurzony. Stopniowo czarny dym się rozwiał, odsłaniając szeroko rozpostartą plamę oleju. Cisza była niesamowita. Jedyną oznaką ruchu były czarne głowy poruszające się wśród pokrytych olejem resztek okrętu. Wszyscy powoli poruszali się w kierunku niszczyciela HMS Hotspur. Barham pogrążył się w głębinach morskich. Tak samo zresztą jak U-331, którego dowódca zaraz po wystrzeleniu torped nakazał zejść na rekordową wówczas głębokość, wynoszącą aż 280 metrów pod wodą. Było to dużo więcej niż wynosiła oficjalnie maksymalna ówczesna możliwość zanurzenia tego typu ubota. Niemniej konstrukcja U-331 wytrzymała tę próbę, a poszukujący wrogiego okrętu podwodnego na powierzchni brytyjskie niszczyciele nie zdołały go zatopić pomimo zrzutu do wody dużej ilości bomb głębinowych. Ostatecznie Thyssenhausen zdecydował się pozostać na krytycznej głębokości zanurzenia aż do późnej nocy. Po jej nastaniu, kiedy wrogie niszczyciele odpłynęły, Thyssenhausen nakazał wynurzenie, zameldował Dynicowi o storpedowaniu pancernika i rozpoczął dalszy rejs powrotny do bazy w Salaminie. Przez okres kolejnych 2 miesięcy nikt w Niemczech nie wiedział, że atak U-331 doprowadził do zatopienia Barhama. Nie był tego pewien nawet dowódca tego ubota Thyssenhausen, który nie miał czasu tego zaobserwować, stawiając sobie za główny cel wycofanie się z pola walki zaraz po wystrzeleniu torped. Taki, a nie inny wpływ na ukrycie faktu zatopienia pancernika był w dużej mierze dziełem brytyjskiej admiralicji, która skrzętnie starała się ukryć fakt zatonięcia swojego cennego okrętu. Po kilku tygodniach od jego utraty zdecydowano się korespondencją poinformować rodziny ofiar o zdarzeniu, jednak zastrzegając, aby fakt ten zachować w tajemnicy. Część każdego z osobna listu brzmiała następująco. Jest bardzo ważne, aby informacja o zdarzeniu, które doprowadziło do śmierci pani męża, nie dotarła do nieprzyjaciela, zanim nie zostanie to ogłoszone oficjalnie. Jednak w początkach nowego roku strona niemiecka zdała sobie sprawę, że pancernik Barham został zatopiony. Wiadomość ta została oficjalnie potwierdzona przez Brytyjczyków 27 stycznia 1942 roku. W następstwie tego dowódca U-331 Hans Dietrich von Thyssenhausen został odznaczony krzyżem rycerskim. Również pozostał on dalej wraz ze swą załogą na Morzu Śródziemnym, a kres jego działań podczas II wojny światowej nastąpił w prawie rok od zatopienia Barhama. 17 listopada 1942 roku, operując w rejonie na północ od Algieru przeciw amerykańskim siłom US Navy, realizującym operację Torch, U-331 został zaatakowany przez wrogi bombowiec. W wyniku poważnych uszkodzeń dowódca ubota zasygnalizował poddanie okrętu, lecz pomimo tego jego ubot po raz kolejny został zbombardowany, a w konsekwencji tego zatopiony przez inny bombowiec startujący z brytyjskiego lotniskowca HMS Formidable. Z załogi niemieckiego okrętu podwodnego, liczącej 49 osób, uratowało się zaledwie 17, wraz z jego dowódcą, który trafił do obozu w Kanadzie. Po spędzeniu w nim kilku lat, w roku 1947, Thyssenhausen wyszedł na wolność i powrócił do Niemiec. Pracował tam przez kilka lat jako stolarz, a następnie znowu zawitał do Kanady i osiadł na stałe w Vancouver, gdzie podjął się architektury wnętrz i fotografowania przyrody. Pogromca pancernika Barham, Thyssenhausen zmarł wiele dziesięcioleci po wojnie, 17 sierpnia 2000 roku, w wieku 87 lat. Na zakończenie warto dodać, że pośród brytyjskich marynarzy, którzy przeżyli tragedię zatonięcia pancernika Barham, ostatni z nich przeżył dowódcę U-331 o blisko 2 dekady. Urodzony 6 marca 1921 roku Richard Lalande
zmarł stosunkowo niedawno, bo 9 października 2019 roku w wieku 98 lat. Tym samym, wraz z jego śmiercią, nad tragedią pancernika Barham zapadła ostateczna kurtyna wieczności.